Witam Was w kolejnym odcinku z Japonii. Dziś dzień zaczynamy w miejscu, którego zdjęcie widzieliście na końcu poprzedniego odcinka, czyli w Togashima. To już ostatni dzień na Izu. Zjedziemy dziś całe zachodnie wybrzeże, zaliczymy kemping w przepięknej lokalizacji w górach, a następnie uciekniemy przed tajfunem do Tokio. No ale bez zbędnego gadania, zapraszam Was serdecznie na odcinek. Dobry, witam wszystkich serdecznie. Taki widoczek nas z rana wita tutaj. Wczoraj nie miałem Wam jak tego pokazać. Znaczy widzieliście to już w ujęciach z drona pewnie. Uuu, dzisiaj bez filterka, ani rusz. Emil stwierdził, że on przeparkuje, bo musi mieć fajny widok w trakcie śniadania. Ja się zadowolę każdym, bo wiecie jak to jest. Z tymi ludźmi, busiarzami, nie? My często widzimy... O! Parkingi, nie powiem jakie, żeby nie było. Więc no, słońce już jest wysoko, jest godzina 7.12. Szybkie śniadanie i będziemy jechać dalej, bo dzisiaj musimy dojechać jeszcze na zakupy i na kemping. A wieczorem zapowiadany jest deszcz, pomimo tej pięknej pogody, którą widzicie tutaj w koło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jutro ma być tutaj jakieś oberwanie chmury ulewa, bo tajfun, który jest na Okinawie, ma przynieść ogromne deszcze, więc z tych gór będziemy chcieli się ewakuować jeszcze dzisiaj, bo jutro może być różnie. Wiecie, lawiny błotne, te sprawy, pora deszczowa w Japonii. Jest filterek, jest zabawa. Słuchajcie, bo to jest dość wesoła sytuacja. My stoimy tutaj, nie? Tam w tym czerwonym budynku macie kombini, w którym jest toaleta i tam chodziliśmy do toalety, tylko że w nocy to wejście zamknięte. Od drugiej strony trzeba być. A teraz patrzcie na to. Uwaga. Wchodzimy na dół. Tada! Toalety. W ogóle to coś Wam jeszcze coś pokażę. W całej wiosce generalnie są takie znaki, w którym kierunku należy się ewakuować w przypadku tsunami. Tam na górze na parkingu również są te znaki, żeby uciekać w góry. O, my jesteśmy tutaj. A, tu jest ścieżka, że można sobie obejść. Tam można sobie obejść to wszystko, w koło. Nie powiem, całkiem w pytkę. Fantastyczna toaleta. Wspinamy i wbijamy kalory. Te węgle, te na śniadanie zostały spożyte. Nie, trzeba mieć energię na cały dzień. A tu też opuszczony hotel czy coś? Strzelec? No nie wiem, tak wygląda trochę. Albo zamknięty poza sezonem. Strony. A, nie ma nic. Widziałeś to, Emil? Co? Tu masz plany nawet tej jaskini. Jak duża ona jest, zobacz. To jest ta jaskinia? Tak. Serio? Tu masz cave, nie? O. No nas pod nami, wow. No, no bo te cruiseboaty tutaj wpływały jakoś, wiesz? Kot. No my byliśmy właśnie tutaj na takiej wycieczce, tymi łódeczkami i wpływaliśmy do jednej z tych jaskiń. Tu będziemy szli obok tego stawiku, czy nie wiem co to jest. To jest okno na jaskinie, więc to jest chyba w ogóle otwór do tej jaskini. O. Słuchajcie, tu musi być absolutnie kozak widok o wschodzie słońca, kiedy to światło nie jest takie intensywne, podejrzewam. Ale to jest okno na tą jaskinię, do której można wpłynąć.
Ale teraz chyba te łódki w ogóle nie kursują, bo jest poza sezonem. Przynajmniej nie widziałem żadnej w porcie. Natomiast jest coś takiego jak Dogashima Cave Tour. I tu macie znów mapę. Tak to wygląda z dołu. Z dołu wygląda to lepiej. Narodowy pomnik przyrody, ten Sodo, czyli to przebicie do tuneli. A tu macie plany tych tuneli, tych jaskiń, jak one lecą. A my będziemy schodzić już tutaj, do informacji. Tutaj z tego molo, które mamy koło auta, właśnie się pływa i są wycieczki po tych jaskiniach. Ale kozak! Takie powinno być malowanie mojego samochodu. I Tasia Jurka. Nie wchodzisz? Słuchajcie, przypływ się zbliża. I am kapitan Jack Sparrow. Co ty gadasz? No to po kolana będzie. Idę się przejdę, zaraz wracam. Z przepływami generalnie jest tak, że one są dosyć szybkie, więc ja tutaj muszę 15 minut najlepiej obrócić to mi z powrotem. Taki jest plan. I nie chciałbym się przy tym wyrżnąć do wody. Trochę skręciłem za bardzo w prawo. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Nie jest najgorzej. Jak to mówią u nas w Łodzi, na przypale albo wcale. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi wyjebać, drugie wstawić. Słuchajcie, tutaj to jest piękne. To jest dosłownie pięknie, cudownie, fantastycznie. Nie wiem, jak to nazwać. Tam jest przejście generalnie. Może mi się do tej jaskini udało wejść. Tylko to jest trochę ryzyk, bo jak zacznie się naprawdę schodzić ta woda, to potem będę musiał spodnie zajmować, bo będę miał wody po gacie, żeby przejść. I fale uderzające we mnie, więc może być kiepsko, no nie wiem, nie wiem. Nie chcę mi się tam chyba użyć. Tam za duże fale lecą, jeszcze się w tych klapuszkach, sandałuszkach, to się jeszcze wyrżnę. Ten oklejony busik, którego widzieliście chwilę temu, był z motywem z anime pod tytułem Yuru Camp. Nie oglądałem jeszcze, ale wiem, iż jest to tytuł, w którym główne bohaterki podróżują po Japonii w różne miejsca i ta grobla w Dogashima pojawia się w drugim sezonie. Sam tytuł jest dość dużym hitem w Japonii, jako że Japończycy uwielbiają anime, a sami twórcy zazwyczaj starają się wiernie oddawać prawdziwe lokalizacje. Stąd też jest to fantastyczna promocja regionów turystycznych, tak jak w tym przypadku, półwyspu Izu. A, no i ten. Jaki kraj, taki Jack Sparrow. It was at this moment that he knew. He fucked up. Proszę Państwa, plan zakupy, plan market, mieliby wywalić butelkę. Kurde,
Trochę boli mnie ten palet po tej glebie. Dziwnie mi się chodzi. Mam nadzieję, że sobie go nie skręciłem ani nic. To jest naprawdę. Nic na lunch nie jemy, bo to już będzie lunch. Jesteśmy na półwyspie Ose, na półwyspie Izu. Jak się okazuje, to jest w ogóle diving center. Możecie sobie nurkować. O, całe zestawy mają tutaj Japończycy i gdzieś tam pewnie można sobie nurkować. Idziemy całkiem na cypelek w tym momencie. O, tu też jest ścieżka. A, tu jest ta ścieżka. 1,36 km. Jesteśmy toll parking. Słuchajcie, to się dziwnie na to patrzy, jak tutaj poza sezonem jest wszystko pozamykane. Praktycznie prawie nic się nie dzieje. I moje sandałki, które skrzypią. Od soli z morza, bo już aż żółte się zrobiły po tym spacerze z morza, więc... Znaczy żółte, białe. Muszę wam powiedzieć, że takie miejsca poza sezonem jest absolutny sztos, na swój sposób. Jest tam jakaś droga? Latarnia. Kamienie zasypało. To wygląda. Nie mam pojęcia, dokąd jest ta ścieżka. Ale możemy iść. Bo tam nie ma nic dalej. O, tu jest jakaś ścieżka w środku, taka kamienna. Tu jest droga, wiesz? No. Chyba tam powinniśmy iść wtedy. Tu jest to, ten stawik. What are you ona? No tam jest ścieżka dalej nawet. Brundy, tu ci chyba sygnał może wróci. Może łapieć z wybrzeża z tamtej strony może. Yeah. Duża to ona nie jest, ale... Zaliczone. O. I ono żyje nadal. Piękne, jest ogromne. O, tu jest nawet kapliczka. O. I pełno monetek. 1500 lat ma to drzewo. Ile? 1500 lat podobno. O, w mordę. A tu jest sporo takich drzew, które myślę, że mają spokojnie kilkaset lat. Ścieżka super klimatyczna. Zupełnie... To jest zupełnie inna Japonia. Od tej, którą wszyscy znają gdzieś tam z Tokio, z miast i tak dalej. Mam swój ulubiony napój. Jest dobrze. Widzieliście go? Widzieliście go? Pojechał ten cwaniaczek. No, jest maj. A tutaj są takie pogody jak u nas latem. Parno, gorąco, duszno.
jechać w góry? Nie, spoko. Po odwiedzeniu przylądka Ose kierujemy się na kemping, na którym to jak się okazuje będziemy całkowicie sami, gdyż ze względu na zbliżający się tajfun wszyscy odwołali swoje rezerwacje. My też mieliśmy zostawać na noc, ale uciekamy jeszcze dziś, natomiast na bogato zajedziemy sobie na grilla, gdyż jak to Emil stwierdził, nie ma wyjazdu kamperem bez grilla. Sam kemping okazał się zlokalizowany w przepięknym miejscu z cudownymi widokami, ale o tym za chwilę. Zajeżdżając na miejsce okazało się, że musieliśmy się wrócić kawałek do hotelu, w którym to trzeba było się rozliczyć za miejsce, gdyż w budzie na kempingu hulał tylko wiatr, ze względu właśnie na małą ilość osób. Kibelki. Jest pole kempingowe do namiotu. Numer 1, 2. To jest dla namiotów najpierw. A nie, to już dla samochodów jest. 5, 8, chyba. 6. Czekaj, już sam się. Nie. Idziemy tam, no jakby się trochę biało, to będzie biało, nie? Nie, wydaje mi się, że tu jest cały czas dla. Dla aut. O, no, tu jest. To jest tu. Tak. Tu jest. 16 mamy tam. 16 jest tam. Góra Fuji powinna być po. Co, w lewie, nie? Fajnie tu. To jest 16. Ale tam powinna być, nie? A no tu właśnie wjazd, nie? Mhm. No to kurde, na tym błocie mam siedzieć? Ale tu wąsko jest. Nie, ja to bym wiesz jak zrobił? No. Przodem tam wjechał. I, to, i tam sobie rozstawił. Na tej trawce. Albo tam znaczy, gdzieś. Tu po lewej masz drzwi. Wszystko wyciągnąłem. A, no tak, dobra, bo cały czas myślę, że po tamtej, no. Dobra. To faktycznie tyłem. Ewentualnie tam gdzieś, na 19. Jak powiedziałeś. Widogu i tak nie ma, nie? Szczerze powiedziawszy. Może tu nawet. Tu walniemy się na środku. Tym. Tu się walniemy. To jest takie miejsce niby z prądem, ale my nie będziemy prądu kraść. Tu się walniemy. Próba. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce. Chciałbym Emilowi pomóc się rozpakować. A zegarka nie trudno. I będziemy zrobić grilla teraz. Doczekałem się. Może nie jest w pełnej majestetyczności, w pełnym widoku, ale widać Fuji-san, czyli świętą górę Japonii, Fuji. A w zasadzie jej szczyt.
Kemping ma 12 miejsc na samochody i 8 miejsc namiotowych. Cena za miejsce na samochód to 3,5 tysiąca jenów plus 500 jenów za każdą osobę. Za namiot zapłacimy 2,5 tysiąca. Na kempingu macie darmowe toalety czy prysznice, płatne pralki i jak ktoś jest gapą, to można nawet kupić węgiel do grilla. My byliśmy wzorowo przygotowani. Po grillu bez problemu nieodopalony węgiel można wyrzucić do beczki, w której to się mógł dopalić. A przy publicznych kranach były nawet różne gąbki czy szczotki do mycia naczyń, rusztów czy nawet grilla oraz płyn do mycia naczyń chociażby. Tak piękny kemping dla siebie to było dość ciekawe przeżycie. Na koniec dorzucam Wam cudowną fotkę, jaką udało mi się cyknąć tego dnia. Słuchajcie, widać niewiele, bo nie ten obiektyw wziąłem, ale tak czy siak, zawinęliśmy się trochę wcześniej niż planowaliśmy nawet, bo planowaliśmy do 19, no to w sumie tak jak planowaliśmy, ale udało się wcześniej. 18.30, jedziemy w stronę Tokio, ja może uda mi się złapać jeszcze pociąg do Tokio, bo Emil jedzie do Kamakury i tam po drodze mnie na stacji wysadzi. Ostatni pociąg mam 21 chyba... 50 coś? Później jeszcze pójść 22 coś. Czy 22 nawet coś nie, miałem pociąg, więc złapę na pewno. Pytanie tylko, który mi się uda. No dobra, słuchajcie. Emila pożegnałem, nie nagrywałem tam nic, bo koło jego domu nie chciałem nagrywać w tamtych okolicach. Taka ciekawostka. Czekam na stacji, tu powinny być tory, nie? Ale tory są tu! Jedziemy na Ofune Monorailen. 21.24 ma być, czyli za minutę. 10 minut. I po, jedzie nawet w drugą stronę teraz, patrzcie. Nie ma prawie nikogo. Dobra, z dwójeczki będziemy jechać teraz. 21.41. Za dwie minuty odjeżdża, a już mam train approaching. Czyli dotarł mój pociąg, super. Ja zdążyłem doładować sójkę i kupić sobie coś do picia. Teraz mam jakieś 40 parę minut w pociągu. Dotarliśmy na Gokokuji. Zostało jakieś 500 metrów z buta i na dzisiaj to tyle. Jestem absolutnie wymęczony tym biegiem. Nie ma to jak być już w jednym miejscu trzeci raz, bo wyczytałem w internecie, że są tutaj również hortensje. I jak się okazuje, jest cała olejka, tylko źle szukałem. Oni tutaj do wszystkiego muszą walić tony cukru, to jest po prostu niesamowite w tym kraju. A i tak są szczupli, nie? Stoimy sobie tutaj w takim miejscu. Monopolowy sklep, degustacja sake, 800, nie, 600 jenów za taki kubek. Za taki kubek, to jest ile? 18 zł mniej więcej teraz, 6 razy 3. No.